zdarzyć sytuacja, jaka mi się przytrafia bardzo często na drodze. Puszczę wam kawałeczek filmiku. Będziecie widzieć, o co chodzi, nie będę omawiał w tym momencie. Także popatrzcie. Teraz już mówię, o co chodzi. Jest to szybki skrócik z tego, co mi się przytrafiło dzisiaj, 2 godziny temu. Dystans przejechany około 2,5 km. Dosłownie sklep niedaleko domu. Wjechałem w kierunku domu i sami widzieliście parking. Droga przy parkingu, skrzyżowanie, kolejne skrzyżowanie. To wszystko na odcinku 2,5 km, w ciągu nie wiem, tam powiedzmy 10 minut. Bo to przez miasto jazdę, więc tak parę minut mi to muszę sprawdzę dokładnie na zegarze ewentualnie. I czy wam też się przytrafia taki dzień, tudzież możliwe, że tylko zwracam uwagę na pewne rzeczy, że nie muszą być to rzeczy złe, takie rzeczy zauważyli. Po prostu coś się dzieje bardzo nietypowego, moim zdaniem na drodze. Typowe jest, jedziemy, koniec, kropka, używamy kierunkowskazu, reagujemy na sytuację na drodze, ale nie, żeby ktoś nam nagle stawał, albo żeby machał rączkami do nas, tak, witał się, żeby był zachwycony. Czy wy też macie tak, że non stop widzicie coś innego? Ciekaw jestem, jak wy postrzegacie jeżdżenie. Ciekaw jestem waszych komentarzy. Także do zobaczenia następnym razem. Będźcie bezpieczni. I wracam bardzo szybciutko. Materiał nagrałem dla was tak kilka minut temu. Patrzę, co się dzieje przede mną. I nie dowierzam. Nie dowierzam. Kilka kilometrów w przeciwnym kierunku. Popatrzcie.